Witamy w 14 webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Agata Michalak-Jegieło, kierownik Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Witam. Dzień dobry. Agata, od niedawna jesteś kierownikiem domu. Jak czujesz się w tej nowej roli? Myślę, że dobrze, tak? Dla mnie to też nie jest taka duża nowość, dlatego że ja wcześniej pracowałam tam 16 lat jako terapeuta zajęciowy, także placówka jest mi dobrze znana. Jej problemy również, więc no, moje spojrzenie tutaj też jest troszeczkę trochę z innej strony niż jeżeli byłaby to osoba, która przychodzi z zewnątrz, tak, i dopiero wdraża się w te działania. Zatem dobra osoba na dobrym stanowisku, która zna potrzeby zarówno właśnie podopiecznych, jak i otoczenia, ze względu też na tą długość czasu, którą tam pracujesz. A właśnie, a jakie osoby korzystają ze wsparcia waszej placówki? Placówka została powołana z myślą o osobach niepełnosprawnych. Początkowo był to dzienny ośrodek adaptacyjny dla dzieci i młodzieży i właśnie dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, również sprzężoną, była naszymi beneficjentami. W miarę upływu czasu nasi podopieczni rośli, tak? Większość z nich jest u nas od początku powołania placówki, tak? W związku z tym wskazane było już przemianowanie, zmiana nazwy, tak? Później byliśmy domem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnych, tak? Od września tego roku zmieniliśmy ponownie nazwę, zostaliśmy zdjęci ze struktur MOPS-owskich i przekazani na drodze konkursu Stowarzyszeniu Pomóc, dlatego ta nazwa też była konieczna tutaj do zmiany. Dodatkowo jeszcze od września 2020 roku dołączono do nas grupę seniorów z pobliskiego domu dziennego pobytu, właśnie sprofilowanego tutaj dla tej grupy wiekowej, ze względów oszczędnościowych, tak? Więc to też była dla nas nowa rzecz, tak? To jest sporo nowych rzeczy się dzieje, o czym będziemy jeszcze mówić, a może jeszcze zanim to opowiedz nam jeszcze, jakie są potrzeby uczestników i z jakiego wsparcia mogą skorzystać? Potrzeby są różne, tak? Bo tak jak każdego człowieka, tak? Natomiast placówka została powołana do życia, aby spełniać taką szeroko rozumianą rehabilitację, tak? Bo mamy zarówno i społeczną, i ruchową, tak? Bo ze względu na to, że mamy osoby z porażeniem mózgowym, na przykład, tak? Poruszające się na wózkach inwalidzkich, tutaj wskazana jest głównie taka forma rehabilitacji ruchowej. Natomiast jak najbardziej też chcemy, aby realizowana była ta rehabilitacja społeczna, tak? Poprzez terapię zajęciową, poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, na ile to jest możliwe, tak? Korzystamy ze wsparcia, teraz już wolontariuszy z centerka, tak? Ale wcześniej mamy kilka zaprzyjaźnionych placówek, z którymi utrzymujemy kontakt przez naprawdę wiele lat. A są to szkoły podstawowe, przedszkola, również wcześniej były gimnazje, tak? Teraz po reformie edukacyjnej to się zmieniło, tak? Ale korzystamy ze wsparcia właśnie tych osób. Czyli jest taka szeroka współpraca, tak. Dużo działań. To dla tej grupy osób z niepełnosprawnościami, tak. A mamy jeszcze grupę seniorów, która też tam funkcjonuje, tak. Równocześnie. I to jest dla nas tak naprawdę nowa rzecz, dlatego że seniorzy dołączyli do nas tuż przed pandemią. W momencie pandemii nasz ośrodek był dla nich tak naprawdę zamknięty, tak? Mogli korzystać wyłącznie z propozycji właśnie obiadów, tak? Początkowo było to dowożone przez Straż Miejską, tak? Później Państwo mogli korzystać wyłącznie z wynosów. Kiedy sytuacja się troszeczkę uspokoiła, mogli przychodzić do nas wyłącznie na posiłki, tak? W kilku turach. Tak naprawdę od koniec marca, początek kwietnia ubiegłego roku Państwo mogą już
normalnie korzystać z naszych usług, tak, ponieważ zostały zdjęte te restrykcje sanitarne, tak, i możemy, otworzyliśmy się dopiero dla nich i tak naprawdę poznajemy Państwa, tak, bo wcześniej nie było sposobności. I w ten sposób pomyśleliśmy, że można tutaj dołączyć wolontariat i to też jest kolejna nowość, tak, w takiej formie zorganizowanej i formalnej. Czy właśnie te wizyty wolontariuszy są pomocne i wspierają tych podopiecznych pensjonariuszy w ich codziennym funkcjonowaniu i pobycie w ośrodku? Myślę, że tak, że jest, no nie mogę powiedzieć, że 100% osób jest zainteresowanych, natomiast jest grupa osób, około 10, tak, która chce korzystać właśnie z pomocy z naszej strony, tak, nie tylko w postaci posiłków, natomiast oni chcą też, mają potrzebę, tak, spędzenia czasu swojego wolnego, tak, podzielenia się jakimiś swoimi przeżyciami, rozmowy, tak, po prostu mają taką potrzebę bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, tak, bo często są to osoby naprawdę samotne. Część z nich ma jakąś rodzinę, która mieszka bliżej lub dalej, natomiast nie jest w stanie utrzymywać takiego kontaktu codziennego z nimi, tak? A część z nich po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma tej rodziny i tak naprawdę no, jesteśmy jedynymi bliskimi osobami dla nich. Posiłki są dla nich na pewno ważne, tak? Bo to z racji wieku te osoby nie są w stanie już fizycznie nawet sprostać temu zadaniu, ale u nas czują się bezpiecznie, tak? Mają tą też motywację, żeby wyjść gdzieś, tak? No wiadomo, jak się wychodzi, to trzeba zadbać o higienę osobistą. No i jesteśmy dla nich taką iskierką. W wolontariacie uczestniczą też osoby chorujące psychicznie. Wiem, że to jeszcze jest szybko na to pytanie, bo jakby współpracujemy od stosunkowo niedawna. Ale jak Twoim zdaniem radzą sobie ci wolontariusze właśnie w tych swoich zadaniach? No tak jak już powiedziałeś, tych wizyt było niewiele. Natomiast myślę, że oceniam to pozytywnie, tak? Że jest to, z moich obserwacji mogę powiedzieć, tak? Że jest to jakby terapia w obie strony, tak? Że nie tylko oni coś dają nam, ale też coś od nas dostają, tak? Bo też, też jest ich to jakaś motywacja do dalszego działania, jakiś pewnie postęp tutaj w zaleceniach jakichś, które mają od specjalistów, tak, którzy ich prowadzą, tak? Więc to będzie dobre pytanie, żeby na koniec tego projektu i tych działań zweryfikować te nasze wspólne doświadczenia i ponownie Cię o to zapytać i wtedy zobaczymy właśnie, nie, jak to się zmieniło na przestrzeni jakiegoś takiego dłuższego okresu. Ale rzeczywiście wolontariat, tak jak mówisz, spełnia taką rolę właśnie też terapeutyczną, że pomagając też jakby jest to dla nich forma takiej rehabilitacji, tak, a równocześnie rehabilitują, pomagają tym uczestnikom. A jakie zadania są leżą w ich odpowiedzialności? Chodzi mi o wolontariuszy, którzy przychodzą już niezależnie od... Ponieważ tych wizyt było faktycznie stosunkowo niewiele, no to tak naprawdę w dalszym ciągu poznają naszych podopiecznych, tak? Ale już ich znają na tyle dobrze, tak, że już orientują się, tak? Kto ma jakie zainteresowania, potrzeby, tak? Co można z kimś realizować. I widzę, że już powoli są pierwsze kroki takich własnych działań, tak? Ostatnio mieliśmy takie warsztaty plastyczne prowadzone przez właśnie jedną z wolontariuszek, które też bardzo dobrze były odbierane przez osoby, które uczestniczyły w tych warsztatach. Też dla nich to było coś ciekawego, coś innego, coś nowego. Myślę, że tutaj osoba, która prowadziła te warsztaty, jak najbardziej sobie poradziła dobrze to wypadło. A z Twojej strony, jako ta z koordynatorki wolontariatu, co jest ważne albo co warto wziąć pod uwagę, przyjmując wolontariusza, organizując wolontariat w swojej placówce, przynajmniej na początku? Właśnie należałoby sprawdzić dokładnie, jakie są potrzeby, tak? Czego oczekują,
zarówno sami uczestnicy, jak i na przykład personel, tak, żeby no, można było wspólnie nie stworzyć jakiś plan działania dalszego, tak, to na pewno. No i właśnie, kto miałby być też tym wolontariuszem, tak, jakie on ma umiejętności, co może dać z siebie, tak, żeby to no, wspólnie właśnie zaplanować tą pracę na rzecz podopiecznych. No tak, ta diagnoza potrzeb jest bardzo ważna i eliminuje taką sytuację, kiedy przychodzi wolontariusz i nie wiemy, co mamy mu dać, zorganizować, albo mamy takie oczekiwanie, że on przyjdzie już coś zorganizuje, a to tak wcale nie jest, bo każdy ma swoje możliwości, ograniczenia i czasami te potrzeby mogą się minąć ze sobą, tak. I obydwie strony nie będą usatysfakcjonowane tą współpracą, prawda? A czy szkolenia właśnie pomagają w tym, żeby poznać te zasoby dla koordynatorów, dla wolontariuszy? Myślę, że tak. Ja uczestniczyłam w kilku szkoleniach, no i myślę, że dużo one mi dały, tak? Czyli polecamy tutaj rozwój. Tak. A czy są jakieś trudności we współpracy z wolontariuszami? Przynajmniej w tym krótkim czasie. Coś zauważyłaś, co? U nas te spotkania na chwilę obecną realizowane są co 2 tygodnie, tak? Więc też jest to pewna cykliczność na pewno. Natomiast jeżeli zdarzają się takie sytuacje, a było u nas tak, że jest jakaś na przykład absencja chorobowa dużej ilości naszych podopiecznych, tak? Lub jest absencja chorobowa gdzieś wśród wolontariuszy, więc jeżeli wypada nam jeden termin, to tak naprawdę już spotykamy się dopiero za miesiąc, tak? Więc szczególnie jeżeli to są początki, tak jak u nas, to się gdzieś troszeczkę rozmywa, tak? I my zauważyliśmy wśród właśnie grupy senioralnej, która korzysta z tych właśnie z obecności wolontariuszy, że początkowo chętniej w tym uczestniczyli, natomiast jest taka dłuższa przerwa, już no, troszeczkę ich może rozleniwiła, tak? Już nie przychodzą z takim zapałem, nie tak chętnie, tak? I jest ponownie trzeba jakby wdrażać ich w to. Tak? Więc tutaj no to super, to taki sygnał, że może należy się temu przyjrzeć i może zmodyfikować ten plan współpracy z wolontariuszami i wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, albo zapytać uczestników, prawda? Też warto pytać swoich podopiecznych, jakby czego właśnie potrzebują, czy im to pomaga, czy wręcz, no, bo niektórzy na przykład nie chcą, żeby wolontariusze do nich przychodzili. Też takie sytuacje, pamiętam, u mnie były. Tak, i warto po prostu też rozmawiać, bo też jakby nie wszystko na siłę, prawda? No dobrze, to na końcu bym chciał się zapytać, jakie macie plany na przyszłość i co chcielibyście zrealizować w najbliższym czasie z uczestnikami, z wolontariuszami, być może jako zespół, bo tu jest dużo się u Was dzieje, jest dużo nowości, dużo wyzwań, dużo rzeczy, które fajnie żeście zorganizowali przez to, żeście przebrnęli wspólnie, więc myślę, że to jest taki fajny czas na takie właśnie refleksje, co dalej. Na pewno chcemy wrócić do aktywności, które były realizowane u nas w naszym domu, te sprzed lockdownu, tak? Tak naprawdę, no właśnie, nawiązujemy ponownie te kontakty, które mieliśmy wcześniej. No i będziemy starać się aktywizować zarówno u nas na miejscu w ośrodku, jak i poza ośrodkiem, uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach jakichś kulturalnych, w domach kultury, czy gdzieś dalej, jakieś takie większe przedsięwzięcia. Więc to na pewno no też będziemy chcieli może zrealizować jakąś taką większą imprezę u nas w ośrodku, w takim okresie cieplejszym, kiedy będziemy mogli skorzystać z naszego ogrodu, tak, i żeby bardziej zintegrować też grupę senioralną z tą grupą osób z niepełnosprawnościami. Ja też tutaj zachęcam do śledzenia działań Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób starszych. Prowadzą naprawdę fajne działania. Ja już znam ten ośrodek od lat. Widziałem, jak występują na festiwalach sztuk wszelakich i wszelkich przeglądach, i to jest takie bardzo fajne doświadczenie właśnie, tak. Jak osoby, które tutaj przychodzą z dużymi trudnościami, wychodzą na scenę i
no, prezentują naprawdę swoją pracę z terapeutami, wolontariuszami i to jest coś, co warto właśnie wspierać również. Na Facebooku można codzienną działalność obserwować, można też, zachęcamy do odwiedzania nas stacjonarnego i współpracy partnerskiej, wolontaryjnej, także naprawdę tutaj gratuluję całemu zespołowi i Anecie, że tutaj podjęłaś tego działania i tak fajnie to rozwijacie i życzę Wam, żeby to wszystko Wam szło w takim kierunku, o jakim zawsze marzyliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a my widzimy się już za miesiąc i przypominam, że możecie nas wspierać na Patronite, link w opisie, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się podobało, no to tutaj zachęcamy do tego. A gościem dzisiejszego spotkania była Agata Michalak-Jagiełło z Domu Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnościami i dla Osób Starszych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.